Uwielbiam rzeczywiście samoloty te pasażerskie, chociaż wojskowe również robią na mnie wrażenie, ale moim marzeniem kiedyś było zostać pilotem samolotów pasażerskich i nadal to marzenie jest. Zbieram różne modele samolotów. Teraz przerzuciłem się z modeli metalowych na takie modele, które są zdalnie sterowane i latam helikopterami czy samolotami, więc. Jest to fajna pasja, zawsze jak mam jakiś słabszy dzień, yy, smutniejszy, to, to z Narzeczoną się od tego odcinamy wszystkiego i, i robimy różne rzeczy, a mi sprawia to przyjemność, więc tak jak mówię, to jest moją pasją, marzeniem i, i uwielbiam samoloty. Teraz jak leciałem na wakacje, w tą zimę z Narzeczoną na Dominikanę, yy, to mieliśmy międzylądowanie na Azorach, a na wycepce i był straszny sztorm, samolotem, samolotem rzucało po prostu na każdą stronę i każdy tam krzyczał w środku. Ledwo wylądowaliśmy, powiem szczerze. Jak mieliśmy międzylądowanie, żeby właśnie napełnić paliwo, to bałem się wsiąść z powrotem do samolotu, bo mieliśmy, musieliśmy jeszcze wystartować, a była taka straszna wichura, że no mówię, ja, mojej narzeczonej to nie było nic nadzwyczajnego, a ja dużo razy leciałem samolotem i wiedziałem, że to, to nie było normalne lądowanie. Jeszcze to lotnisko jest, e, jak się zaczyna pas startowy, to za, zaraz za pasem startowym jest taki ogromny spadek i, i bałem się, że nie trafimy. Także duży strach, ale przezwyciężyłem go i, i do tej pory uwielbiam latać samolotami. No nie wiem, jak reagują na to inni ludzie, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale ja jestem dumny z mojej narzeczonej. Zawsze ją wspierałem i będę wspierać, niezależnie to, co będzie się mówić czy, czy pisać. Zawsze będę blisko mnie, ona też jest zawsze blisko mnie mnie wspiera, także nie mamy z tym żadnego problemu. Ja nie mam z tym żadnego problemu. I tak, jak powiedziałem, jestem z niej dumny. Jest, jest śliczną kobietą, piękna jest więc. Jestem, jestem szczęściarzem. Ja jestem z nią już e, 3 lata, i, i zanim zacząłem tak naprawdę grać w piłkę dobrze, to my już byliśmy razem i e, przechodziliśmy przez dobre i złe chwile. E, zawsze mi pomagała i, i mówiła, co to jest dla mnie najlepsze, w niczym mi nie przeszkadzała. E, na pewno moją karierą też nie kieruje. Ja wiem, co, to jest, co jest dla mnie najlepsze i co to też dla mnie będzie najlepsze, więc e, jestem spokojny od porównania piłkarz-modelka, więc podchodzę do tego z dystansem spokojnie i tak jak mówię u nas to inaczej wygląda i nie można mówić o tym, że, że jakoś ona tą moją karierą pokieruje, bo to jest głupota. Znaczy nie rozmawialiśmy o tym, ale Beres jest super pokładanym chłopakiem i widać, że jest bardzo inteligentny, także on sobie z tym doskonale radzi. Podjął niebywale ciężką decyzję, przychodząc z Lecha do Legii. Wydaje mi się, że praktycznie jedna na sto osób zdecydowała się na taki krok. Także pokazał, że jest silny psychicznie i że sobie z tym również może doskonale poradzić. Także widać, że jest to super pokładany chłopak i że wie na czym mu najbardziej zależy. Nie rozmawialiśmy o tym, jak on sobie z tym radzi, ale na pewno kiedyś to jeszcze się obije o nasze tematy. Nie ukrywam, że odkąd Bereś przyszedł, to się trzymamy blisko, także mamy swoją mm, paczkę razem i, i dobrze się dogadujemy, także cieszę się, że tu z nami jest. Mam charakter po ojcu, wydaje mi się. Ojciec też był taki sam, także e, odziedziczyłem po nim właśnie ten charakter. i. E, bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja się niczego nie boję, e, wyzwań się nie boję, bardzo chętnie podejmuję wręcz niemożliwe zadania, e, chociaż czasami się sparzę i, i dostanę po, po dubsku, e, po słynnym dubsku dostanę i, e, i mimo to dalej idę pewny siebie jak po swoje, więc. E, Charakter mam. Rzeczywiście ten Jan Urban mówi mi to samo, że, że jestem nieustępliwy, że, że potrafię walczyć za dwóch, że, że, że takiego zawodnika to e, przyjemno się sprowadzić. Ja lubię czasami zejść po meczu bardzo zmęczony e, z bólem brzucha i pokopany, bo wybrałem sobie taki sport, aby właśnie czuć się po każdym spotkaniu. E, tak jakbym byłem ducha, więc e, jestem z tego powodu szczęśliwy. A, Inni, inni młodzi piłkarze tak samo świetnie sobie radzą z presją i, i są tak samo e, odważni, bo od początku grali w Legi, e, w juniorach, e, w młodych wilkach, czy też młodej klasie i, i w każdej drużynie Legi Warszawa stawia się na to samo. Tutaj się uczy, że tylko i wyłącznie zwycięstwo przynosi chwałę i, i że nie gra się w Legi po to, by remisować, czy też nie da było się przegrać meczu, więc oni są od początku na to przygotowani, radzą sobie z tą presją doskonale i każdy młody zawodnik wprowadza do, do zespołu coś, coś nowego, coś fajnego i daje z siebie maksimum, więc dużo na tym korzysta.